pana Timmermansa może mu przypomnieć, jakie są te naprawdę, te prawdziwe właśnie prawa ludzkie, prawa narodów, jakich powinna Unia przestrzegać, a nie tak jak robi teraz, że przestrzega tych tak zwanych pseudopraw tak naprawdę, czy idei, które szkodzą ludziom, szkodzą narodom europejskim, a nie pomagają im w rozwoju. A czy jest możliwe Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, sprawa, byśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego rodzeństwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. W najbliższą niedzielę 13 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędą się uroczystości związane z 50. rocznicą koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Eucharystii jubileuszowej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Uroczystości te transmitować będziemy dla Państwa na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Początek transmisji w niedzielę 13 sierpnia o godzinie 12. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Drodzy Państwo, 15 sierpnia w uroczystość w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny transmitować będziemy na naszej antenie mszę świętą z Jasnej Góry. Przeżywamy rok jubileuszowy 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Początek transmisji o godzinie 11. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jest godzina 13. Na antenie Radia Maria czas na serwis informacyjny, który przedstawią redaktorzy Justyna Kendra i Piotr Zembrzuski. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powtarza, że nie stawi się przed komisją weryfikacyjną, która bada sprawy związane z tak zwaną dziką reprywatyzacją w stolicy. Jednocześnie podkreśla, że nikt nie powinien płacić grzywien, które nałożyła na nią komisja, ani prezydent miasta, ani tym bardziej osoba fizyczna, zaznacza. Hanna Gronkiewicz-Waltz odniosła się w ten sposób do ostatnich medialnych doniesień w sprawie kosztów, jakie ratusz ponosi na kancelarie prawne. Za każdą godzinę reprezentowania jej osoby, zewnętrzne kancelarie prawnicze mają otrzymywać ponad 1000 zł. Zdaniem prezydent Warszawy komisja weryfikacyjna jest specjalistycznym organem i wymaga specyficznej obsługi. Nieścisłością jest to, że wcześniej uznała ją za niekonstytucyjną, a dziś nazwała teatrem. Poseł Paweł Lisiecki, członek komisji weryfikacyjnej, wskazuje, że komisja działa na podstawie ustawy uchwalonej przez Sejm. Obecną sytuację uważa za kuriozalną. Z jednej strony pani prezydent warszawiakom każe płacić karę z tytułu niezapłaconych mandatów czy opłat dodatkowych, ale z tytułu jazdy na gapę albo z tytułu niewniesienia opłaty parkingowej i sama ściga warszawiaków. Ona już kiedy jest zobowiązana do zapłacenia kar, to albo mówi, że nie zapłaci, albo przerzuca te opłaty znowu na warszawiaków, więc to jest kuriozalna sytuacja. Komisja weryfikacyjna w sumie 4 razy ukarała prezydent Warszawy grzywnami za niewstawiennictwo na jej rozprawach. W sumie chodzi o 12 tysięcy złotych. Nie milknął echa po skandalicznej reklamie napoju energetycznego Tiger, która pojawiła się w mediach społecznościowych. 1 sierpnia na instagramowym profilu napoju Tiger zamieszczono grafikę ze środkowym palcem i podpisem 1 sierpnia, dzień pamięci, chrzanić to, co było, ważne to, co będzie. Sprawę nagłośnili użytkownicy Twittera, którzy zapowiedzieli bojkot wszystkich produktów pochodzących od wytwórcy napojów,
firmy Maspex. Po tej reakcji firma przeprosiła za bulwersującą reklamę i usunęła ją ze wszystkich swoich portali. Przelała też 500 tysięcy złotych na konto zbiórki Pomoc dla Powstańców, organizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy AK. Część komentatorów twierdzi, że choć przeprosiny i wsparcie powstańców to gesty ważne, jednak taka reklama nigdy nie powinna się pojawić w przestrzeni publicznej. Redaktor Karol Gac z portalu dorzeczy.pl wskazuje, że obrażanie pamięci powstańców warszawskich to nie jedyny bulwersujący element, który posłużyła się ta firma. Warto powiedzieć, że nie mówimy tylko o grafice na 1 sierpnia, bo to nie był jednostkowy przypadek. Mówimy również o grafice z okazji 10 kwietnia, który Tiger postanowił uczcić, jak to w tej grafice był określony Dzień Lotnictwa. Tak samo mówimy o grafice z okazji Bożego Ciała, więc tutaj oczywiście nie ma mowy o przypadku. Reakcja internetów pokazała, że presja ma sens. Tiger wycofał masowo swoje grafiki z mediów społecznościowych, jednocześnie dodał przeprosiny na mediach społecznościowych. Oczywiście tutaj powiedział typowo, że był to błąd, za który przepraszają, no i oczywiście tutaj to czuć hipokryzję na kilometr w tym momencie, no ponieważ no, ta grafika musiała przejść przez krąg ludzi decyzyjnych w danej firmie. To była profesjonalna kampania, więc to nie ma mowy o przypadku. Maciej Świrski, założyciel Reduty Dobrego Imienia, zapowiedział, że podejmie kroki prawne w sprawie reklamy. Jego zdaniem reklama narusza dobra osobiste, ponieważ plakat jest obrazą pamięci jego wuja, dowódcy oddziału powstańczego Tygrysy Woli, który zginął w trakcie powstania warszawskiego. Wykryto kolejnych 5 ognisk ASF-u u trzody chlewnej. Wirusa afrykańskiego pomoru świń stwierdzono w gospodarstwach w województwie podlaskim i lubelskim, poinformował o tym główny lekarz weterynarii. Na terenie gospodarstw przebywało blisko 200 świń. Służby wdrożyły już procedury związane z likwidacją stad. Wirusa afrykańskiego pomoru świń wykryto w Polsce w lutym 2014 roku. Dotychczas ogniska tej choroby wykryto w naszym kraju w województwach podlaskim, lubelskim i mazowieckim. Odnotowano też ponad 430 przypadków ASF-u u dzików. Choroba jest niegroźna dla ludzi, ale przynosi znaczne straty gospodarcze. Polska Grupa Górnicza wycofuje z oferty skierowanej do sektora komunalno-bytowego muły węglowe i flotokoncentraty paliwa. Spalanie tych surowców przez indywidualnych odbiorców przyczynia się do powstania smogu. Rocznie grupa wytwarza kilkaset tysięcy ton tych substancji. Decyzja MPGG jest zgodna z wcześniejszymi deklaracjami oraz strategią spółki. Grupa jest największym polskim producentem węgla kamiennego. O wycofanie ze sprzedaży dla indywidualnych odbiorców mułów i flotokoncentratów apelował w lipcu tego roku marszałek województwa śląskiego. Niebawem wchodzą w życie przepisy przyjętej przez regionalny sejmik uchwały antysmogowej. To nie jest rozwiązanie problemu, bo trzeba znaleźć zastosowanie dla tych surowców, powiedział Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Przecież wiadoma sprawa, że przy wydobyciu węgla i przy jego sortowaniu będą zawsze powstawały muły. Więc zamiast dać pomysł na to, jak je wykorzystać bezpiecznie, to PGG mówi, że nie będzie tego sprzedawać. No to jeszcze pytam, to co będzie z tym robić? No gdzieś będzie to zalegało. No może to będą z powrotem do kopalni wtłaczać? Nie wiem. Trzeba by ich było zapytać. No to jeśli jest surowiec, który szkodzi środowisku, no bo muły rzeczywiście takie są, one bardziej szkodzą środowisku niż węgiel, no to trzeba być jednak ten surowiec, a nie wrzucać go do kanału, no to jest bez sensu. 1 września bieżącego roku zaczną obowiązywać przepisy śląskiej uchwały antysmogowej. Eliminują one z ogrzewnictwa indywidualnego asortymenty mułowe, które stracą status legalnego paliwa i będą wymagać utylizacji. Przedstawiciele PGG szacowali, że przyjęte na Śląsku i w Małopolsce uchwały antysmogowe wyeliminują z rynku około 2,5 miliona ton węgla, nie tylko muły i flotokoncentraty, ale także część miału energetycznego. Muły i flotokoncentraty to około 2,5% całej rocznej sprzedaży Polskiej Grupy Górniczej. Na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotny deszcz i burza. IMGW ostrzega, że burze mogą być gwałtowne, może im towarzyszyć grad. Instytut zapowiada również falę upałów, która może potrwać nawet do soboty. Dziś termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 21-23 stopni na wybrzeżu do 32 w centrum i 37 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wschodzie
kraju południowy, na zachodzie północny. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. A na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś o godzinie 19 transmitować będziemy mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, w kolejną miesięcznicę tej tragedii, jak również za naszą ojczyznę. Mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz prałat Bogdan Bartolt, proboszcz parafii katedralnej. Zapraszamy też na rozmowy niedokończone, w których podejmiemy temat dbamy o uczciwą konkurencję i chronimy konsumenta. Naszym gościem będzie pan Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Pierwsza część spotkania w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15, druga w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Fundusz na powikłania. Państwo będzie płacić odszkodowania za powikłania po obowiązkowych szczepieniach, ale nie za wszystkie. Jeśli dziecko dotknął syndrom niepożądanych odczynów poszczepiennych, wniosek o odszkodowanie będzie można złożyć w resorcie zdrowia. Szczegóły w naszym dzienniku. Muzeum w Katowni Podhala. Władze Zakopanego odkupią dawną siedzibę gestapo, aby urządzić w całym budynku muzeum. Chodzi o dawny hotel Palas przy ulicy Chałubińskiego 7, wybudowany w 1930 roku. Niemcy więzili tu m.in. Franciszka Gajowniczka. Milczenie jest czynem. W naszym dzienniku rozmowa z księdzem arcybiskupem Henrykiem Hozerem o najnowszej książce księdza kardynała Roberta Saracha Moc milczenia, w której wielki nauczyciel duchowości przestrzega świat przed dyktaturą hałasu. Obywatelstwo korporacyjne. Jak osłabić państwa narodowe? Globaliści lansują obywatelstwo korporacyjne, by narzucić władzę korporacji i przedsiębiorstw. Doktor Aldona Ciborowska analizuje niebezpieczne zjawisko. Dodatek Szlachetne zdrowie, a w nim m.in. uczymy się reanimacji oraz jak się zachować, gdy ktoś zasłabnie. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 10 minut po godzinie 13 przy mikrofonie się z Grzegorz Woś. Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam na audycję aktualności dnia. Obudź się, Polsko ma. Niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość.